Dokładnie A, tak. czyli czy na twojej pierwszej sesji mistrz gry lub mistrzyni gry cię straszyli? Mistrz gry cię straszył? Zdecydowanie mnie straszył. Ja w ogóle byłam wtedy młoda, niewinna, nie wiedziałam, co się dzieje, nie wiedziałam, co mnie czeka. Mistrz gry stwierdził, wiesz, ze wktóru to jest taki system, w którym ty nie musisz nic wiedzieć. To jest taki trochę horror, ale jakby co, to nie musisz czytać niczego o tym systemie, spokojnie, poradzimy sobie, będzie fajnie. I wiesz, jakby wchodziłam w te RPG zupełnie nie wiedząc, co nas właściwie czeka, z czym to się je, nie bardzo wiedząc też, jak RPG działają. Ale to mi zupełnie w niczym nie przeszkodziło i bawiłam się świetnie, więc tak się zaczęła moja przygoda z RPG-ami. Myślę, że z kopyta, szczególnie jeżeli ktoś nie wie, czym są mity i w ogóle nie ma pojęcia, z czym się to je, to na pewno tak, zaskoczenie było tym większe. No i potem jakoś tak się to potoczyło, więc przez dużo, dużo lat było sporo grania offline. No właśnie, a potem pojawiło się granie online, bo nie rozmawialibyśmy tutaj pewnie, gdybyś nie grała online, nie wyszła gdzieś ze swojej ekipy, czy to była cały czas sama ekipa, jak to jest z tym graniem online? Bo grasz teraz w bardzo różnych. Tak, gram teraz w bardzo różnych. Nie, więc przez dużo lat, i myślę, że to jest też spójne doświadczenie z tym, co ludzie mają, jeśli chodzi o RPG, grałam po prostu z jedną, trochę rotującą, ale jedną ekipą. Z tego miejsca pozdrawiam mojego mistrza gry. Pewnie tego nie ogląda, jak znam życie, ale i tak go pozdrawiam, bo to on, Wojciech, pokazał mi RPG i pokazał mi dużo różnych RPG-ów, więc graliśmy w... Więc graliśmy w takiej właśnie rotującej ekipie i od czasu do czasu gramy nadal, tak naprawdę. No, chociaż to ja ostatnio nie mam czasu. Głównie, a nie oni. Także zdarza nam się jeszcze od czasu do czasu usiąść wspólnie do stołu i w coś zagrać. No a te RPG online'owe tak naprawdę, tak na serio, zaczęły się w pandemii. Bo mi się już wcześniej zdarzyło grać online. Z różnych względów. Parę sesji mieliśmy online'owych, próbowaliśmy różnych narzędzi, graliśmy jeszcze wtedy na rolu, to były te czasy przed pandemią, gdzie rol, z tego chyba nikt nie korzysta generalnie teraz, ale rol przez długi czas miał tą opcję, że można się było widzieć i słyszeć, więc my z tego korzystaliśmy, że właśnie na rolu się używało kamer, mikrofonów i wszystkiego, to było straszne, było naprawdę straszne, szczególnie jeśli na sesji było na przykład 5 osób, rol miał tendencję do tego, że pokazywał na przykład tylko 3 osoby, pozostałym 2. Jakby ludzie widzieli się na krzyż i nigdy nie było tak, że wszyscy widzieli wszystkich. Także no rol był bardzo długo, zresztą nie wiem jak jest teraz, był tak niedoskonałym narzędziem, że ja z niego zrezygnowałem, obciążał strasznie komputer, plus na przykład jak się robiło listy muzyczne, to on wybierał sobie z tych list, co będzie puszczał, a czego nie będzie puszczał, więc bywało słabo. Tak. I tu właśnie pandemia nas wszystkich trochę chyba online'owo, jakby nie chcę powiedzieć uratowała, bo to jest złe słowo, rozwinęła. Ale technologicznie nas mocno posunęła do przodu, no bo to były te czasy, gdzie nagle nie mogliśmy wychodzić z domu i nagle się okazało, że online też da się grać i dużo ludzi przeniosło to swoje granie online. No i tak też ja się przeniosłam online, jak wiadomo. Jest sporo grup na Facebooku, jest sporo miejsc, w których można zagrać. Sporo ludzi, do których można się odezwać i powiedzieć, hej, chciałbym zagrać sesję, chciałabym wziąć udział w sesji. No i mniej więcej tak to też ze mną było, bo zagrałam kilka rzeczy online'owo i tak się zaczęła przygoda. Tak naprawdę udało mi się wtedy nawiązać kilka ciekawych znajomości i trochę mocniej się w tym środowisku osadzić. No, pandemia odeszła, a mi granie online'owe zostało, bo jednak przy online'ie można spotkać dużo fajnych ludzi, zagrać z wieloma osobami, z którymi na żywo by się nie zagrało. Ja wiem, że granie online ma dużo minusów, ale jednak myślę, że znaczącym plusem jest to, że możemy zagrać, nie ruszając się z domu, z ludźmi, z którymi normalnie nie bylibyśmy w stanie spędzić czasu. Po prostu. Zgadza się. To jest ten bonus polegający na tym, że po prostu tak jak ja grywam w ekipie, która jest częściowo z Katowic, z Wrocławia, z Gdańska i nie tylko, bo też później z taką ekipą, która jest częściowo z Poznania, częściowo
nie pamiętam skąd, nie wiem skąd jest Kaczmarz, ale graliśmy wspólną sesję, która jeszcze się nie pojawiła na kanale Las Macabre, ale się pojawi. Więc tak, to był na czacie. On jest gdzieś z nadmorza, ale ja też nie pamiętam. Nadmorza, no właśnie, to też pamiętam, też pamiętam, że z nadmorza. W każdym razie tak, to jest fajne możliwości, też się przyzwyczailiśmy do tego grania online, sprawiło, że już nie patrzymy na nie chyba tak z taką podejrzliwością, bo na początku ja miałem takie granie online, jest fu, w ogóle tam się nie da grać, nie da się odgrywać niczego, nic nie widać i tak dalej, ale prawda, poprawiły się rzeczy, rozwinęła się technologia też przymusowo trochę i jest lepiej. No właśnie, bo już nie ma tego problemu, o którym się śmiałam, że był na rolu, już mamy zupełnie inne narzędzia. Discord na przykład, który się bardzo mocno rozwinął i już nie ma takich problemów, jak miewał kiedyś, czy też inne rzeczy, bo ludzie też z dużej ilości różnych narzędzi korzystają. Może ja jestem skrzywiona, bo w większości jest to Discord, ale jak pokazuje twój przykład, my teraz nie jesteśmy na Discordzie. Jesteśmy na Ninja, słuchajcie, Video Ninja, polecam. Ma mniej problemów niż Discord, a może inne. Może jeszcze z nim nie spotkałem. No dobrze, ale to wyobraźmy sobie też, teraz ktoś wchodzi do tego, ogląda tę sesję, widzi, że Gaba fajnie gra i co musi zrobić, żebyś u niego zagrała? Lub u niej. Bo oczywiście co za pytanie. Słucham? Co za pytanie. No tak. Śmieszy mnie, bo to z kolei jest pytanie, które dosłownie chyba wczoraj zadał mi mój kuzyn, który od niedawna ogląda również sesję w internecie. Już jesteś przygotowany na odpowiedź. Wiesz co, no w ogóle chciałabym zacząć od tego, że jest mi trochę głupio, jak ty to rysujesz, bo ty to rysujesz tak, jakbym ja po prostu była tutaj, siedziała i sortowała, prawda, kolejne wiadomości i kolejne kartki z ofertami, jakby trzeba było nie wiadomo co zrobić, żebym u kogoś zagrała. Bez przesady. Po pierwsze. Po drugie. Okej, to kiedy gramy? Słuchaj. No właśnie, powiedz mi, ty jesteś jedną z osób, u której grywam tak, i to prawda. Regularnie. Prawda? To prawda. Ja. Pojawiły na kanałach, ale mam nadzieję, że się pojawią. Więc gramy Smoki, graliśmy niedawno kult w świecie mroku. Bardzo fajna sesja, polecam. Która będzie pierwsza na kanale? Pierwsze pójdą Smoki. Smoki pójdą niedługo. Mm-hmm. A kult Chicago, Windy City News pójdzie pod koniec kwietnia. No to już jest zaraz jedno i drugie, bo mamy 19. No tak. To ja cię tak wywołałam do odpowiedzi, jeśli chodzi o te premiery. Dobrze. To właśnie taka mała zemsta, tak? Dobrze, przepraszam, no dobrze. Nie chciałam. Ale jeżeli chodzi o to ty sam powinieneś wiedzieć, że to jest kwestia dogadania się, po prostu odezwać się, porozmawiać, powiedzieć, w co byśmy mogli zagrać. Ja bardzo lubię grać w bardzo różne rzeczy. Właśnie, może to też śmieszna sprawa, bo ty powiedziałaś o tym, że zaczynałaś, od czego zaczynałaś i jaki jest twój ulubiony system w tej chwili? Zew. Dokładnie. Jak to jest, że tak jak patrzę na sesje, w których grałaś online, to nie widzę tam zewu? Bo to jest... Słuchaj, to jest skomplikowana sprawa. To jest tak, że większość ludzi, jeżeli zaprasza mnie gdzieś na sesję i do grania, to naturalnie i siłą rzeczy, nie wiem jak to się dzieje, zaprasza do grania w kult. Sam zresztą zrobiłeś dokładnie to samo. Bo ludziom się wydaje, że to jest taka uniwersalna mechanika, że to tak łatwo można zrobić postać, łatwo można wszystko ogarnąć. Każdy to zna, przynajmniej każdy z, nazwijmy to, mojego najbliższego otoczenia. A ja zdecydowanie wolę zew niż kult. I zdaje mi się, że mało jest osób, które w ogóle ostatnimi czasy grają, czy też prowadzą zew. Nie mówię, że bardzo mało, bo wiem, że jest dużo kanałów, które ten zew prowadzą. Co prawda, może to po prostu nie są ludzie, z którymi znam się gdzieś bliżej, z którymi miałam okazję zagrać. Może się najzwyczajniej w świecie nie złożyło. Ale, i tutaj znowu będę wywoływać do odpowiedzi, tym razem nie ciebie, mój ulubiony mistrz gry od zewu, czyli Mabowski, który nie wiem, czy nas słucha, czy nie. Pozdrawiamy. Po prostu nie prowadzi online. Więc Babowski, to jest też twoja wina. To jest twoja wina. Mamy przerzucenie odpowiedzialności od razu, ale skoro tak Babowski, to jest twoja wina, to ja poruszę jeszcze inny temat, bo ja słyszałem, że to nie jest tak, że ty tylko grasz. Że również prowadzisz. Nieprawda. To nie wiem, plotki.
Ktoś mnie okłamał. Dobrze, słyszałem, że prowadziłaś jakieś ja? Sesje. Prowadziłaś jakieś sesje i powiedz, czy to jest coś, czego się można spodziewać na jakimś kanale, że coś zobaczymy, jak ty prowadzisz? Może właśnie ze Cthulhu? Wiesz co, no wracając do tego tematu RPG-owego i tego, od czego się zaczęło i jak to było. Było trochę tak, że w pewnym momencie w życiu ileś lat temu miałam tych RPG-ów mniej i miałam takie poczucie, że mam ich wręcz za mało. A jako, że ZEW zawsze był moim ulubionym systemem, to sama się zdecydowałam na to, żeby ten ZEW zacząć prowadzić. Więc tak, i to było jeszcze przed 7 edycją. Przed tą najnowszą, więc pamiętam, jak szukałam w internecie jakiegoś używanego podręcznika, który obecnie stoi na honorowym miejscu u mnie na półce, oprawiony w papier do pieczenia, nie do pakowania, bo nie miałam takiego normalnego, więc proszę nie oceniać. Ważne, że był papier i ważne, że podręcznik lunch był makabry. Może dobrze zaopiekowany. Tak. Także zaczynało się od tego. I faktycznie trochę tych sesji poprowadzonych mam za sobą. Aczkolwiek zdaje mi się, że zdecydowanie bardziej się odnajduję, jeśli chodzi o rolę graczki, niż o rolę mistrzyni gry. To nie jest... Jakby zakładam, że sesje mają nam sprawiać przyjemność. I to, co robię, to jest moje hobby i ma mi sprawiać przyjemność. Oczywiście. Więc większą przyjemność sprawia mi granie, niż prowadzenie, aczkolwiek są takie historie, które bardzo mi się spodobały i które chciałam poprowadzić i które poprowadziłam, po prostu. Jasne. Więc to jakby takie pytanie na zasadzie, kiedy zaczniesz prowadzić, czy pojawią się jakieś sesje na kanale, na przykład prowadzone przeze mnie, to jest pytanie, na które mi jest ciężko odpowiedzieć, bo to jest po prostu tak, że chciałabym robić to, na co mam ochotę, jakkolwiek by to nie brzmiało. Nie, no jasne. Więc... Nie jest tak, że jest jakiś przymus prowadzenia na kanale, tak. Jak już się jest w sieci, to trzeba prowadzić. Nie, to bardziej byłem ciekaw po prostu. I też nie jest tak, że to jest jakaś taka naturalna progresja od gracza do mistrza gry. Mi się wydaje, że to są zupełnie dwie różne profesje, tak to nazwijmy zawodowo. Inne archetypy. Tak. No widzisz, ja mówię, ja profesję, ja wiesz, ja zewnętrzne. Ja musiałem odbić do kultu sercu. Po tym, co powiedziałaś wcześniej. Tak. Więc, więc zdaje mi się, że o ile tutaj moglibyśmy prowadzić długą dyskusję na temat tego, że o ile więcej się być może wymaga od mistrza albo innych rzeczy, bla, 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 wiemy, ta dyskusja 1000 razy się toczyła w internecie, to w ogóle nie jest tak, to nie jest temat, który chcemy ruszać. Tak, tak. Po prostu granie i zagłębianie się w postaci, tworzenie ich, odgrywanie ich sprawia mi więcej frajdy i daje mi po prostu więcej radości. No jasne. Aczkolwiek są takie historie i są takie rzeczy i są takie systemy, które siedzą mi głęboko i ja na pewno wrócę i na pewno będę jeszcze ten ZEW prowadzić i nie tylko ZEW, zakładam. Ale nie wiadomo, ale kiedy, gdzie i jak. Nie wiadomo kiedy, gdzie i jak. Także... No jasne. To skoro już poruszyłaś... Poczekaj, jeszcze ci przerwę, jeszcze ci przerwę. Jeszcze ci przerwę, bo to pytanie padło trochę właśnie o tym ulubionym systemie i dlaczego mnie nie ma z tym ZEW-em. To tak, żeby wybrzmiało głośno i wyraźnie. To nie jest tak, że on jest moim ulubionym systemem tylko i wyłącznie dlatego, że ja od niego zaczynałam. Chociaż pewnie dlatego też. Ale zdaje mi się, mówię, możecie mnie zjeść, za to, ale zdaje mi się, że ZEW jest w ogóle fajnym systemem dla osób początkujących. Dlaczego? Otóż dlatego, że jego mechanika opiera się na procentach. Myślę, że to jest coś, czego ludzie nie doceniają, że dużo osób teraz eksploruje różne, bardzo różne mechaniki, a sama grałam z osobami początkującymi, w sensie prowadziłam osobom początkującym i dla nich na przykład stwierdzenie, że to, co widzą na karcie, to są procenty i że to, jak dobrze znasz daną umiejętność, jest wyrażone w procentach. To, że ona jest na 40, oznacza, że masz 40% szansy, że test ci się uda. Jest jasne, czytelne i nie trzeba specjalnie kombinować. To było dla nich, tak, dokładnie. To było dla nich bardzo, bardzo czytelne i to im jakby dużo ułatwiło. Pozwoliło się skupić na historii i szybko gdzieś tam się prześlizgiwać przez te testy. Wiadomo, przy osobach początkujących to się skupiliśmy tylko na najważniejszych jakichś umiejętnościach, najważniejszych elementach tej karty, ale
to na przykład jest takim moim głównym, może nie głównym, ale jednym z argumentów, dlaczego ja lubię ZEW, bo wydaje mi się mimo wszystko czytelny. To są procenty. Mamy procentową szansę, że się uda albo że się nie uda i to jest fajne. Poza tym ja jestem fanką, fanatyczką mitów Cthulhu, więc wszystkie motywy związane z mitami, z szaleństwem, z Lovecraftem, to jest coś, co po prostu siedzi głęboko w moim sercu. Mówię, tego nie widać, tak jak mówisz, po sesjach, które gram, tego nie widać po moim profilu. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo u mnie w mieszkaniu, gdy się nie obrócisz, tam się potkniesz o jakiś Zew, nie? Tam się potkniesz o jakiegoś Cthulhu. To jest na półkach, na ścianach. Ktoś się ze mnie ostatnio wyśmiewał, że mam na lodówce przyklejoną instrukcję karmienia kota dla opiekunki od kota. I ta instrukcja jest napisana na kartkach ze znakiem Necronomiconu, bo akurat takie miałam pod ręką. Cthulhu. Są jakby okultystyczne symbole na lodówce, na których jest napisane, w jaki sposób karmi się mojego kota, nie? Także... Jak oddawać cześć twojemu domowemu chowańcowi, że wszystko się zgadza. Słuchaj, poruszyłaś dwie rzeczy, które sprawiają, że musimy przejść do następnego tematu. Powiedziałeś o papierze do pieczenia i powiedziałaś o lodówce. A to jest lunch. Więc czy masz coś, co będziesz spożywać dzisiaj na lunchu? Tak, ale ponieważ gadam tak strasznie dużo, a nie umiem jednocześnie jeść i mówić, to tego nie spożywam, ale patrzy na mnie tutaj, stoi koło mnie i patrzy. I co tam masz? Wiesz co, mam akurat twarożek, w sensie taki biały ser, który zamierzałam zjeść z waflami ryżowymi. Także zamierzałam sobie pochrupać wafla. Być może jeszcze to zrobię, zobaczymy. Na razie mówię za dużo i czuję się odrobinę zbyt zestresowana tą całą sytuacją, żeby coś przełknąć, także sorry. Może ci zdradzić jedną rzecz, ja cię to zaprosiłem po to, żebyś ty mówiła dużo. Nie. To się nie zmieni, mam nadzieję, do końca. Czyli to jest taki lunch makabry, w sensie, że ty jesz lunch, a ludzie siedzą i cię zabawiają, tak? Na tym to polega. W końcu ktoś to odkrył. Piąty lunch. I ludzie się zorientowali. No trudno. Słuchajcie, ja natomiast mam coś, co chciałem wam polecić, ale wam tego nie polecam. To jest taka mieszanka z jednej z sieci sklepowych, w której jest biała kapusta, marchewka, cebula i kilka innych jeszcze warzyw oraz sos sojowy. Podgrzałem sobie na patelni. To nie jest niedobre, ale też nie jest super, więc jakby co, szukajcie lepszych rzeczy. Ale jem to, bo jest miękkie i się szybko gryzie, więc nie przeszkadza w mówieniu za bardzo. Ja chciałam powiedzieć, że jest też jeden element na tym lunchu, którego normalnie nie ma na moich sesjach. W ogóle jest dzień, więc jest jasno wokół mnie, to jest dziwne. A po drugie jest jeszcze, tutaj yerba. O właśnie. Jestem osobą, która pije yerbę zamiast kawy. I tego nie widać na sesjach, bo sesje są wieczorem. Wieczorem nie pije się kawy, więc nie pije się również yerby. Dokładnie. A w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, jest nowy layout. Są te filiżanki z kawą zamiast talerzyka z nożami. Eksperymentujemy. Możecie powiedzieć, co wam się podoba bardziej. I ja wykorzystam ten moment, żeby jeszcze zrobić krótką przerwę na reklamę. Ponieważ dwie rzeczy się wydarzyły. Pierwsza jest taka, że wczoraj 18 była premiera systemu Omerta Gra Fabularna, wydanej przez Imaginarium.pl z wydawnictwem, znaczy Imaginarium RPG z wydawnictwem Hengal. Bardzo fajna, polecam. Można kupować. Jeszcze jest, ale nie jest jej jakoś dużo, bo to zostało wydrukowane tylko 200 egzemplarzy. A druga informacja jest taka, że odpaliliśmy, już nie czekamy na to, aż hakerzy oddadzą nam naszą stronę, właściwie aż Facebook odda nam naszą stronę. To znaczy czekamy, ale nie wiemy, kiedy to będzie, więc odpaliliśmy nową stronę, można tam wchodzić również i nas lajkować. Nazywa się Lance Macabre Publishing, to jest strona oczywiście na Facebooku. O, koniec przerwy na reklamę. Wracamy do Gaby, która miała chwilę, żeby coś zjeść, ale jej nie wykorzystała. Nie, ponieważ założyłam, że skoro jesteś tutaj po to, żeby jeść swoje śniadanie i być zabawianym, to nie dasz mi takiej długiej przerwy. Rozumiem, no widzisz, to się właśnie tak oszukuje czasami. Słuchaj, mówiłaś o tym, że lubisz być graczką, lubisz się angażować w odgrywanie postaci i to widać, bo chyba razem z Remainem podnieśliście poprzeczkę dla wielu graczy w ten sposób, że zaczęliście się przebierać na sesję. Tutaj muszę zdecydowanie oddać
Nie, sprostować nie, sprostować nie. Jedz, jedz, smacznego. Oddać honor Remainowi, bo uważam, że to jest w dużej mierze jego zasługa. Też nie wiem, czy nas słucha, czy nie, ale jak zaczęliśmy grać razem, a to już było jakiś czas temu, Remain od zawsze miał taką cechę, bez względu na to, czy graliśmy online, offline, na żywo, czy nie na żywo. Zawsze było coś, co on miał przygotowane, zawsze było coś, co dokładał od siebie. I to jest fajna zabawa. To jest fajna zabawa. Wyobraźmy sobie, łączysz się na sesję, otwierasz te okienka i widzisz, że jeden z graczy występuje w jakiejś szalonej peruce, albo że ma na sobie wojskowy mundur, albo że, nie wiem, zakłada chociażby okulary, czy robi cokolwiek innego, albo wyciąga zza pleców topór czy miecz. Nie? To jest po prostu fajna zabawa. Myślisz sobie, dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Czy ja też właściwie mogę zrobić coś takiego. To jest jedna z tych rzeczy, które... Dlatego mówię, że oddaję Remainowi, bo tak naprawdę to on był dla mnie i jest dla mnie inspiracją do tego, żeby robić takie rzeczy. Więc to, że mogliśmy razem pograć, to, że możemy razem, bo nadal razem grywamy, to, że nieraz rozmawiamy o tym i o RPG-ach, i o życiu, i o wszystkim innym, sprawiło, że ja też zaczęłam zauważać, hej, są różne elementy tej zabawy. Już o tym wspominałam, to ma być hobby, to ma być przyjemność, to ma być coś fajnego, więc jeżeli dla mnie byłoby fajnym wymyślić sobie jakiś element cosplayu, założyć coś, wybrać coś, stworzyć, to dlaczego mam tego nie robić? W związku z tym moje biurko w tym momencie, to dobrze, że tego nie widzicie, bo to wiecie jak jest, nie? Tło jest zawsze estetyczne i piękne, a biurko to jest zupełnie inna historia, w związku z czym na moim biurku pod ręką, tak żeby było szybko, jest na przykład zestaw elfich uszu. To są elfie uszy do jedynego pierścienia. Są, proszę ja was, moje... okulary. To są okulary Hayley, którą grałam, czyli dziennikarki w naszym Chicago Windy City News, czyli w naszej serii, którą Skała obiecał, że opublikuje pod koniec kwietnia. Wszyscy słyszeli, że będzie pod koniec kwietnia. Dalej. Co my tu mamy dalej? Mamy dalej na przykład moje rękawiczki, które nosiłam do sesji nienagrywanej, ale sesji kultu, który prowadził dla nas Nurgling i w której grałam nastolatkę, buntowniczkę. I ona właśnie bluza z kapturem, rękawiczki, jakiś tam goth-like makijaż i tym podobne. To wszystko jest tutaj ze mną. Masz jakiś jakiś trik, który byś doradziła do tego, żeby się szybko i w miarę łatwo przebrać? Czy to wystarczy właśnie jeden, dwa gadżety, które podkreślą odmienność tego stroju i to już jest? Czy coś jeszcze myślisz, że warto dodać? I to jest właśnie kwestia, wracamy do tego, co powiedziałam na początku. To ma być frajda, to ma być przyjemność, więc nie ma sensu, chyba że ktoś oczywiście chce i to mu sprawia przyjemność, szyć sobie na przykład całego cosplayu od góry do dołu. Nie? Wiadomo, jak się chce, to można. Dlaczego nie? Ale ja to traktuję jako element tworzenia postaci. Okej. Okay. Jak już mówiłam wcześniej, to jest trochę tak, że jestem przede wszystkim graczką, a nie mistrzynią gry, choć a little bit of both. I jako graczka staram się, zależy też jak dopiszę czas, okoliczności, staram się zawsze w miarę kompleksowo stworzyć postać, tak żeby być w stanie ją sobie wyobrazić. To zdanie... tam zabrakło jakiegoś słowa, ale chodzi o to, że muszę sobie... To dobrze, to cieszę się, jest wcześnie rano. W sumie nie wiem, co chciałaś powiedzieć, ale wydaje mi się, że rozumiem. Chodzi o to, żeby w tej postaci się osadzić, a można to zrobić na różne sposoby. Wiem, że traktuję trochę twoje pytanie naokoło, ale dążę, zaraz ci odpowiem. Mam czas jeść, bardzo dobrze. Super. Kiedy tworzę postać do jakiejś historii, to najczęściej siadam i przewrotnie zaczynam od tego, że otwieram Worda, po prostu piszę
o tej postaci, w związku z czym mój dysk jest usiany takimi notatkami na temat różnych postaci, które gram albo grałam, bo ja najzwyczajniej w świecie tego potrzebuję. Potrzebuję sobie napisać historię, ja potrzebuję wiedzieć, gdzie ta postać zaczęła, skąd się wzięła, jakie są jej cele, marzenia, nie wiem, do czego dąży, różne rzeczy. W zależności też od systemu trochę inaczej się to opisuje. W zależności od systemu też to są mniej lub bardziej szczegółowe notatki. Mhm. Teraz oprócz tego, że opisuję historię, zawsze staram się wyobrazić sobie, w jaki sposób ta postać się zachowuje i co ją motywuje. Motywacja to jest w ogóle bardzo fajna sprawa, bo to jest kwestia tego, co ta postać zrobiłaby w danej sytuacji. Zupełnie inaczej w różnych sytuacjach zachowuje się, czy wypowiada się Wiotka zwiewna i miła dla wszystkich elfka Sinarn. Zupełnie inaczej, jak miałeś okazję się przekonać, będzie się zachowywała dziennikarka Hayley w tych samych sytuacjach. Dlaczego? Bo motywują je różne rzeczy. Bo wychowały się w różnych środowiskach, bo zupełnie czego innego oczekują od życia. I cosplay, czy też takie drobne elementy, też są częścią takiego osadzenia się w postaci. Nie wiem, może dla kogoś to będzie brzmiało idiotycznie. Dla mnie to brzmi fajnie, dla mnie to jest... Mi samej to pomaga. Wyobrażam sobie postać w jakiś sposób, wyobrażam sobie jej zachowania, ale wyobrażam sobie też jej wygląd. Więc w momencie, w którym wcielam się w elfkę, załóżmy, zakładam te elfie uszy, ale też robię sobie konkretny makijaż, który dla mnie ma znaczenie. Dla mnie samej ma znaczenie, że ona wygląda tak, a nie inaczej. Ubieram się w konkretne rzeczy. Pewnie, może nikt w ogóle nie zwrócił na to uwagi, ale elfka zawsze jest ubrana na biało albo na szaro. Gdzie ja na co dzień takich kolorów nie noszę. Ona jest ubrana w ten sposób, bo w ten sposób ja ją sobie wyobrażam. I tak samo odnoszę się do tych postaci, które mi przychodzą teraz do głowy, ale to są bardzo różne postaci. Tak samo pod różne sesje biorę różne elementy, które pomagają mi poczuć się bardziej tą postacią. Jakby spojrzeć sama na siebie w kamerze czy też w lustrze i stwierdzić, ok, teraz będę nią. Jak ona myśli, w jaki sposób ona działa, w jaki sposób to wszystko się spina, to mi pomaga, więc gdybym miała coś poradzić komuś, kto chciałby w ten sposób się przebierać do sesji, powiedziałabym przede wszystkim, to nie musi być idealne, to nie musi być od A do Z jakiś wielki, nie wiadomo jaki cosplay, to chodzi o to, żeby to było coś, co ciebie samego czy ciebie samą przekonuje bardziej do tej postaci. Coś takiego, co sprawia, że poczujesz się bardziej nią. Grałam jakiś czas temu właśnie z... To była nienagrywana sesja właśnie z Remainem i z kilkoma naszymi znajomymi osobami. Prowadził nam Mabowski, grała ze mną jeszcze Ewa z Głowy Pełnej Przygód. To była sesja Zewu w realiach PRL w Polsce. Śledztwo, bardzo emocjonujące zresztą śledztwo. I tam, jakby ktoś na mnie spojrzał, to może też nie zauważyłby, że jestem przebrana, ale na każdą sesję przychodziłam ubrana w koszulę, ponieważ byłam jedną z, nazwijmy to, milicjantek, tak? Więc miałam taką pseudo-wojskową, taką szaro-zielono jakąś koszulę zapiętą pod samą szyję, a Damian przychodził przebrany w mundur na każdą sesję. Okay, więc słuchajcie, jakby ustawialiśmy kamery na czarno-biało, wszyscy, i już byliśmy w PRL-u, już byliśmy tam. Jasne. Po prostu. To, bardzo fajne. To naprawdę robi wrażenie, na samych jeszcze nas, to ma być dla nas. Czy poza strojem na przykład w związku z tym, patrząc na te różne postacie, sięgasz do jakichś technik teatralnych, żeby je odróżnić również sposobem mówienia, albo gestami, albo chociażby właśnie jakimś takim wejściem w postać innym? Czy to już jest dobrze, coś, co ci nie sprawia przyjemności i w czym się nie bawisz? Wiesz co, to jest dosyć zaawansowane jak dla mnie i to nie jest tak, że się tym nie bawię, bo może nawet i bym chciała, ale też przede wszystkim użyteczność. Nie powiedziałabym, że jest to aż tak zaawansowane, żeby to nazywać technikami teatralnymi. Okay. Na pewno zwracam uwagę na to, w jaki sposób mówię. Tutaj na przykład postać Natalii
z sesji znowu kultu u Coena. Postać kobiety wpływowej, bogatej, pewnej siebie, która na prawo i na lewo, ja wiem, że jest rano, ale rzucała takim mięchem, epitetami. Że tak, epitetami. I to nie było tak, że ja siedzę i się wkurzam na sesji kultu i dlatego rzucam epitetami, tylko to było dlatego, że ja przygotowując tą postać wiedziałam, że ona taka będzie, że ona w ten sposób będzie reagować. I tak samo znowu, ja się cały czas odwołuję do tej elfki, bo ona jest takim najbardziej jakby kontrastowym tutaj elementem. I tak samo ona w życiu by żadnego przekleństwa nie rzuciła. Tylko staram się w zupełnie inny sposób wypowiadać, budować zdania, w zupełnie inny prezentować ton głosu, spokój w wypowiedzi. Nie wiem, czy to są techniki teatralne, czy ja bym to tak nazwała. De facto nigdy w życiu w żadnych zajęciach teatralnych nie brałam udziału, chociaż w różnych brałam udział, ale typowo w teatrze nigdy nie pracowałam, ani nie uczyłam się w teatrze, więc tyle, ile mogę powiedzieć, to jest kwestia dostosowania sposobu wypowiedzi, dostosowania zachowań, dostosowania gestykulacji, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby się dobrze bawić i żeby nie przesadzić, bo jeżeli ja sobie postawię za wysoko poprzeczkę i to wyzwanie będzie za mocne, czyli na przykład stwierdzę, że będę używać takich i takich słów, będę gestykulować w taki sposób, będę zmieniać głos, będę robić cały szereg rzeczy, to ja się po prostu sama w tym pogubię. Plus nie będzie miejsca na to, żeby się bawić na tej sesji i odczuwać. Dokładnie. I zastanawiać się nad tym, co tam się dzieje. Dokładnie, więc to jest kwestia wyważenia, żeby się z tym czuć dobrze samemu i żeby się z tym po prostu dobrze bawić. Więc czy to są techniki teatralne, to byś musiał zapytać kogoś, kto ma większe teatralne doświadczenie. Ja mogę powiedzieć, że bawię się różnymi elementami na tyle, na ile mogę i potrafię, żeby to nadal pozostało dla mnie dobrą zabawą. Czy są jakieś postacie, których byś nie zagrała? Wiesz w tej chwili, że na przykład nie masz ochoty nigdy zagrać takiej postaci, no bo mówisz o takim dosyć szerokim spektrum postaci, więc czy w ogóle się zastanawiałaś nad tym, czy jest postać, której powiesz nie, no albo tego nie chcę, albo to mnie w ogóle nie bawi, nie? Bo to nie musi być od razu trigger, to może być po prostu niechęć do odgrywania takiego charakteru. Wiesz co, ja mam problem z odgrywaniem postaci moralnie złych. Nawet gdybym chciała, to ja wiem, że ja sama bym się z tym męczyła. Czyli w momencie, w którym miałabym na przykład zagrać w Dedeki, grać postać o jakimś tam złym charakterze, która nie ratuje wioski, tylko ją pali, to ja bym nie bawiła się w tym dobrze. Miałabyś się szansę, żeby uciekli, zanim podpalisz pierwszy dom, tak? Tak, to jest, wiesz, wiadomo, że to się może zdarzyć na zasadzie, popełnisz jakiś błąd, nie jesteś w stanie tej wioski uratować, ta wioska spłonie, no ale ja będę miała wtedy wyrzuty sumienia. Ja nie jestem postacią, która byłaby w stanie na przykład na zimno i na chłodno kalkulując odgrywać w taki sposób, że zapłaćcie mi, nie? Mistrz gry mi tam opisuje płaczące dzieci i jakieś tam wzywające, lamentujące kobiety, a ja mówię, nie obchodzi mnie to, nie? Jakby trochę się zbliżyłam do tego właśnie we wspomnianej już sesji u Coena. To jest sesja kobieca, zresztą zapraszam, jeżeli ktoś chciałby obejrzeć to. Pierwsza część to było przebudzenie, tak? Przebudzenie, a druga część, czyli Zachary. Tutaj zbliżyłam się odrobinę do takiej postaci, bo nie spoilerując, moja postać miała kilka takich wad, które wpłynęły na to, iż była bardziej interesowna, zdecydowanie bardziej interesowna i odrobinę bardziej gwałtowna niż to, co grywam zwykle. Niż Elfka. Więc, oj Jezu, zdecydowanie. Więc to był taki eksperyment mój własny, na ile jestem w stanie zagrać kimś, kto ma bardzo egoistyczne pobudki i kimś, kto będzie patrzył na swój własny interes. Jeżeli obejrzycie, to zobaczycie, że idzie mi tak pół na pół. Są momenty, że idzie nieźle. W których myślisz, że byłaś za miękka w niektórych sytuacjach, jak na postać zagrałaś? Troszeczkę. Jest różnie, nie? Jest ten moment, jak wyważyć między przyjaźnią i wiernością względem swoich przyjaciół, a ogarniającą cię chciwością i pilnowaniem własnego interesu. Brzmi jak kult. Brzmi jak kult, tak, ale mówię,
miałabym, myślę, problem z graniem takiej jednoznacznie złej czy jednoznacznie negatywnej postaci. Po prostu to nie dla mnie. Ja sama po sobie wiem, że strasznie ze mnie wyłazi taka troska o NPC-ów i o innych graczy. Tak, no wyłazi ze mnie, no nie mogę się tego pozbyć. To a propos troski o innych graczy, może a propos, tak udaję, że przechodzimy z tematem na temat płynnie, ale trochę a propos, troski o innych graczy, trochę troski o to, jak w ogóle się odbiera takie sesje. Jest jeszcze jedna rzecz, która dla mnie jest bardzo charakterystyczna dla ciebie i z którą się wcześniej nie spotkałem, bo ty również na sesji nie tylko się przybierasz i odgrywasz postacie, ale również zdarzyło ci się kilka razy zaśpiewać. Zdarzyło się. W tym miejscu również pozdrawiam Remaina, który w pewnym sensie dla mnie przynajmniej był pionierem takich zachowań. Ja myślę, że on wychodzi z założenia, dopóki coś sprawia ci fun i jest fajnie i ludzie chcą tego słuchać i robisz to dla siebie i dla innych graczy, to po prostu to rób. I ja dosyć mocno tą filozofię biorę też do siebie. Więc dla mnie on był pierwszym, który to zrobił. Ci, którzy widzieli kampanię Wiedźmina na Skellige, wiedzą o tym, jak Remain przygotował chociażby ten słynny utwór finałowy. Bardzo piękny zresztą. No i trochę od tego się dla mnie zaczęło. Dla mnie to też był taki sygnał na zasadzie można dużo, więc czemu by tego nie robić? Czyli Remain jest trochę takim twoim drogowskazem, jeżeli chodzi o no to, jest. Co można zrobić. Boże, jemu na pewno ma teraz czerwone uszy i tam, wiesz, płoną mu uszy, jak tego słucha. Ja go kiedyś tu zaproszę i zapytam go, co on o tym myśli, że tak pewnie mu się to podoba, ale na pewno będę tak. Do rozmowy. Pewnie więc tak. Mówisz, że Remain śpiewał pierwszy, okej? Okay. Tak, Remain śpiewał pierwszy, a potem był jedyny pierścień. I zaproszenie do zagrania w jedyny pierścień. I pamiętam właśnie tą naszą rozmowę, jak on do mnie pisze, wiesz, że w pierścieniu tam jest, na karcie postaci jest taka umiejętność pieśni. Ja mówię, no wiem. I co? Będziemy śpiewać? Ja mówię, wiesz. Teraz już muszę. Czy ja się powstrzymam? Ja się nie powstrzymam. I tak to się zaczęło, chociaż zdecydowanie nie byłam na to przygotowana tak szybko, jak to się zadziało. I tak bardzo, jak to się zadziało. To jest w ogóle śmieszna sprawa z tymi pieśniami. Ja teraz będę troszkę mówił, jak chcesz wykorzystać ten moment, żeby zjeść, to możesz zjeść. Bo jak pierwszy raz słyszałem o tym, że śpiewacie na jedynym pierścieniu, że w ogóle śpiewacie na sesjach, to miałem takie poczucie, śpiewanie na sesjach to wprowadza jakąś taką dziwną atmosferę, nie wiadomo co się dzieje, ja bym tak chyba nie chciał. Wydawało mi się to jakieś takie troszeczkę ocierające się o cringe'ową sytuację i nie potrafiłem sobie tego za bardzo wyobrazić. W jakiej sytuacji ktoś sobie śpiewa na sesji? Zwłaszcza, że miałem jakieś tam doświadczenie z sesją, na której Mistrz Gry śpiewał, co nie zawsze mi pasowało i byłem taki, to chyba nie może być dobre. Ale potem zostałem nawrócony, bo obejrzałem też jednego pierścienia, na których wyśpiewacie i to rzeczywiście, nie wiem jak sobie to wyobrażają oglądający, najlepiej zobaczyć to, jak to się dzieje na sesji, ale to jest tak, że te sesje wchodzą, te piosenki wchodzą w te sesje naturalnie w momentach, kiedy to postać by coś zaśpiewała i też nie są taką odśpiewaną teraz nagle tutaj piosenką, tylko są właśnie taką częścią historii, że tak jak ktoś po prostu mówi to, co mówi, tak samo śpiewa to, co śpiewa. I mnie to przekonało. To znaczy, nie bójcie się, nie będę śpiewał na sesjach. Nie? Myślę, że mogę nam obiecać. Ach, bo chcemy, żeby sesje dla wszystkich były przyjemnością. A nie tylko dla mnie na przykład, by mi się spodobało to, co mam zaśpiewać. Ale dla tych, co potrafią, co lubią, to polecam. To jest nawet fajne. Jak pasuje oczywiście, to jest to fajna rzecz. No, to tyle chciałem. Tym długo wypowiedzieć, chciałem powiedzieć, że podoba mi się, jak śpiewacie na tych sesjach. Bardzo mi miło, że się podoba. Ale też jedyny pierścień to jest taki system, który do tego wręcz zachęca. Tak, nie? Tak. Zgadzam się. No, tak jak powiedziałaś, tam jest umiejętność pieśni. Są te pieśni ważną częścią świata, więc tak. Tak.
Ja przyznaję, że przed sesjami siedziałam i znowu przygotowując postać, Sinarn też ma po prostu 1500 rzeczy przygotowanych do tej postaci, z czego całkiem sporo w ogóle nie zostało wykorzystanych. One czekają na okazję, słyszysz, czekają na to, czy będzie... Jest, słyszę. czy będzie taka szansa. Przed pierwszymi sesjami faktycznie siedziałam i wyciągnęłam wszystkie książki, które mam, a trochę ich mam. Tolkiena, zakładkami sobie pozaznaczałam różne poematy, bo ja nie potrafię jakby rymować, nie potrafię tak usiąść i napisać sobie czegoś od ręki, ale stwierdziłam, Tolkien przecież dużo pisał takich rzeczy. Więc pozaznaczałam te różne poematy z Władcy Pierścieni, jakieś wierszyki z Hobbita, całego Toma Bombadila, który jest też pisany wierszem, i jeszcze jakieś tam inne poematy. To wszystko mam przygotowane, to wszystko czeka tutaj albo w wersji papierowej, albo w wersji u mnie na komputerze. Na sesji mam zawsze otwarty ten elfi słownik. Tam mam też pootwierane jakieś frazy, jakieś tam rzeczy. W razie gdyby coś było potrzebne, to jestem w stanie coś podrzucić. Tak a propos tej teorii, że tylko Mizrygry się musi przygotowywać do sesji. Tak. Sinarn ma napisaną całą historię, tak jak mówiłam, większość moich postaci, więc może kiedyś będzie okazja, to też tą historię opublikuję, bo tam jest wszystko na ten temat, gdzie się urodziła, kim są jej rodzice, czym się zajmowała, jak wyglądała jej relacja z Tewindem, którego obecnie szuka, więc tam jest naprawdę dużo rzeczy. Mam też cały plik z zagadkami, czego w ogóle nie było okazji wykorzystać, a mam naprawdę ileś stron zagadek przygotowanych na sesję. Mówię, nie zdarzyło się, może jeszcze się zdarzy, jeżeli nie do tej postaci, to do innej, bo niedługo wchodzę do kolejnej właśnie kampanii Pierścienia, ale gdzieś indziej. Zanim zaczęliśmy mówić o tym, że śpiewasz na sesjach, pojawił się komentarz, że ktoś nie może się doczekać przyśpiewek. Między innymi złoto, złoto, złoto. Zobaczymy. Nic nie zdradzamy, zobaczymy. Ale tak. Nie no, zdradzać to już nie ma czego, bo ci, co widzieli trailer, to wiedzą. Wszyscy wiedzą, że będę grać Krasnoluda tym razem w Jedynym Pierścieniu na Imaginarium RPG. Także zapraszam serdecznie. Oni już wystartowali z historią. Idą z pierścieniem przez Śródziemie. A ja dołączam do nich już. Znaczy, idą z pierścieniem. Okay. Tak, to jest historia alternatywna do Władcy Pierścieni, to co prowadzi szwagier na Imaginarium. Bardzo ciekawie to wychodzi, bo już mi się udało przesłuchać wszystkie odcinki. Nie było mnie na żywo, ale przesłuchałam. Powiem szczerze, że bardzo, bardzo fajnie, bardzo ciekawie, bo z jednej strony jest to odbicie tego, co się działo w książkach, więc słuchacze mogą znaleźć sceny, które znają. Częściowo z filmów, częściowo z książek, bo właśnie szwagier raczej kieruje się książkami niż filmami, ale też dorzuca trochę nowych elementów, takich zupełnie, zupełnie swoich własnych. Więc dla mnie ciekawe doświadczenie też słuchanie tego i tym bardziej ciekawe będzie dołączenie do tej drużyny i odegranie Krasnoluda. Słuchajcie, nie robię żadnego voice moda, więc niestety, ale głos będzie mój. Także przepraszam, to będzie Krasnolud, który będzie śpiewał ewentualnie jeżeli wysokim to będzie głosem. Najwyżej śpiewający Krasnolud, jaki kiedykolwiek żył, jeżeli będzie śpiewał. Krasnolud tenor. Kontratenor, tak naprawdę, tak no przepraszam, no, nie zmienię tego, nie idziemy w cringe, nie mogę, nie będę używać jakichś modyfikatorów głosu, bo przecież wszyscy się popłaczą ze śmiechu, więc będę sobą i zobaczymy, może będzie okazja pośpiewać o złocie albo o czymś innym. To powiedz jeszcze, jak to się robi, że się śpiewa na sesji, czy to jest takie, wychodzi nagle z serca na zasadzie, coś się dzieje, pasowałaby tutaj piosenka, zaśpiewajmy, czy to jest takie, że przed sesją rozmawiasz z karczmarzem i mówisz, słuchaj, albo on mówi, słuchaj, będzie taka scena, w niej warto coś zaśpiewać, może coś zaśpiewasz, to mówisz dobrze, albo mówisz, no nie wiem, nie chcę teraz próbować. Wiesz co, każda z pieśni dotychczas na sesjach, to była zupełnie inna sytuacja.
Pierwszy odcinek w ogóle, pierwszy odcinek Jedynego Pierścienia, ja pamiętam, jaka ja byłam zestresowana, ja po prostu się cała trzęsłam przed tą sesją i karczmarz stwierdził, to będzie super pomysł, żeby nam zrobić konkurs pieśni. To jest super pomysł, naprawdę, dziękujemy karczmarzu za ten pomysł. Ja byłam po prostu prawie nieprzytomna tutaj ze stresu, jak on powiedział, że będzie konkurs pieśni, bo mówię, no co, ja nie zaśpiewam? Jak już przygotowałam te wszystkie teksty, no coś muszę zaśpiewać, no nie ma po prostu siły. Więc w momencie, kiedy on prowadził tą narrację, gdzie z tego, co z nim potem rozmawialiśmy, on nie zakładał, że my zaśpiewamy. On sobie wymyślił ten, miał być rzuty. Ten konkurs i jakby nie zakładał, że my coś będziemy kombinować, a my stwierdziliśmy, no, pewnie, że będziemy coś kombinować. Więc ja na szybko szukałam gdzieś po plikach, co by mi mogło pasować, który tekst by mi mógł pasować. Pamiętam, jak wyciszałam sobie muzykę, którą miałam w słuchawkach i coś mi krążyła, mi jakaś melodia po głowie tego dnia i mówię, będę budować na tej melodii, coś wymyślę. No i coś wymyśliłam, a Remain w tym czasie siedział i pisał tekst, bo on jest taki zdolny, że jeszcze pisze tekst, więc jeszcze napisał tekst i melodię. Także to było dla nas równie zaskakujące jak dla samego karczmarza, który nie wiedział, że my usiądziemy i zaśpiewamy zamiast po prostu rzucić test na pieśni. Przed kolejną sesją było już trochę inaczej, bo to była ta scena, że wiedzieliśmy, że jeden z NPC-ów ważnych umarł i z tego co wiem, to Damian uprzedzał, że będzie chciał zaśpiewać taką pieśń w ramach pogrzebu dla tej postaci i ja też się trochę przygotowałam osobno, też miałam swój pomysł, to nie była gotowa rzecz. Częściowo to było też improwizowane na sesji, ale tekst faktycznie przygotowałam sobie wtedy wcześniej. Tekst miałam gotowy. Z kolei na finale, wiadomo, utwór, który był śpiewany razem z podkładem, z całą muzyką, ze wszystkim, to było zaplanowane i oczywiście wszyscy wiedzieli, że ten utwór na finale poleci i my też jakąś jedną próbę sobie z tego utworu zrobiliśmy po to, żeby mieć pewność, że wszystko pójdzie dobrze. Także każda pieśń to trochę inna różne sytuacja. Nie, oczywiście umówmy się, że do tego trzeba też trochę umieć śpiewać, bo co by nie mówić, ty się troszeczkę tym śpiewaniem zajmujesz, zajmowałaś, no, prawda? Tak. Dodając jeszcze jedno słowo do tego, co mówiłeś, trzeba uważać, żeby te pieśni faktycznie nie były cringe'em, tak jak powiedziałeś. Tak jak wydaje mi się, że w Jedynym Pierścieniu one pasują, albo jeżeli gra się w DDK i bardem i jest na to przestrzeń, no to też pasuje. To nie usiadłabym na sesji kultu poważnej i nie zaczęłabym przyśpiewek jakichś. No jasne. Bo nie widzę sensu. Aczkolwiek miałam też taką myśl, że gdybym na przykład grała kobietę, która... załóżmy, że byłaby taka sytuacja, że jest jakieś dziecko, moje czy nie moje, i na przykład jest na to przestrzeń, żeby zaśpiewać mu kołysankę. Wyobrażam sobie, że mogłaby istnieć taka emocjonalna scena. Oczywiście. Oczywiście. W kulcie, czy w jakimkolwiek innym horrorowym systemie. Jakby są takie rzeczy, które mogłyby sprawić, że byłoby na to miejsce, ale mimo wszystko ja też nie chcę się wcinać za bardzo mistrzowi gry i innym graczom, bo to ma być fajne, a nie ma przeszkadzać. Nie chciałabym siedzieć i uważam, że to by było nieuprzejme, żeby na przykład zajmować 5 minut jakimś wielkim dziełem, gdzie wszyscy siedzą i już po prostu usypiają. To jest właśnie to, co mi się w pierwszym momencie skojarzyło, nie? Że ktoś teraz siada i śpiewa piosenkę, a reszta czeka i słucha, a okazuje się, że to może wyglądać zupełnie. Dokładnie. To raczej chodziło o to, żeby to było krótkie i robiło wrażenie, niż żeby było za długie i powodowało jakąś nienaturalną przerwę w sesji, więc jeżeli to miałoby być coś dłuższego, tak jak piosenka na finał, no to warto uprzedzić, że się będzie działo. Jeżeli to ma być trzy linijki albo dwie zwrotki bardzo krótkie, no to czemu nie? Można to zaśpiewać w międzyczasie. I jeżeli jest na to miejsce, to jak najbardziej. I też to nie jest do końca tak, moim zdaniem, że trzeba nie wiadomo jak umieć śpiewać. To, czy się umie śpiewać, czy nie, wpływa na odbiór przez pozostałe osoby, ale dla mnie liczą się chyba bardziej chęci i to, żeby to było, nazwijmy to, dopasowane do sesji. Więc gdyby jakiś gracz, który zupełnie nie umie śpiewać, przygotował, napisał, wynalazł jakąś rymowankę, którą by nawet zarecytował w trakcie sesji, albo zaśpiewał na jednym dźwięku, to ja też uważam, że to jest fajne. To jest po prostu zaangażowanie, to jest, to jest bardziej dodanie kwestia czegoś do tego, żeby zrobić klimat sytuacji, w której ktoś,
ktoś śpiewa, a nie żeby zrobić koncert na sesji. No właśnie, nie? Więc to może być... To mówię, to mogą tak, być różne przejdźmy, rzeczy. Przejdźmy do takiego bardzo poważnego tematu, bo już mamy prawie 12. Nie pytałeś o muzykę i zapomniałeś, że pytałeś. Pytałem o muzykę. Niech to tak. Nie pytałem o muzykę. Pytałem właśnie. Ja się prześlizguję przez twoje pytania i dorzucam ci odpowiedzi na inne pytania. No to prawda. Ale ja mam inaczej. Chyba przejść do poważnego tematu teraz i mam nie odpowiadać na tamto. Właśnie. Jeszcze raz, przepraszam, bo teraz ja się zgubiłem. Powiedz jeszcze raz, o co chodzi. Nie, Zobaczcie. Sorry. Ja po prostu zaczęłam odpowiadać i opowiadać bardzo szeroko o temacie tak śpiewania na sesji, gdzie ty w międzyczasie zapytałeś mnie, jak to jest, że się w ogóle śpiewa na sesji i skąd to się wzięło, że ja w ogóle śpiewam. Nie? A tak, to prawda. Więc pytanie, czy ty chcesz, żebym na to jeszcze się rozwinęła, czy chcemy przejść dalej, bo faktycznie jest już... Myślę, że to może być ciekawe. A do pewnego pytania przejdziemy tak, że trochę pewnie przesuniemy... Po 12 skończymy, być może 15, być może 20, a być może to będzie szybka odpowiedź, nie wiem. To myślę, że może być ciekawe, skąd to się bierze, że tak chętnie i umiejętnie śpiewasz na tych sesjach. To krótko i w kilku słowach, bo tak jak mówię, to jest kwestia tego, że zaśpiewać, zarecytować i przygotować się może każdy, a ja śpiewam na sesjach, bo też po pierwsze lubię, po drugie miałam okazję się uczyć śpiewu w szkołach muzycznych, też mam to za sobą, więc i jeden i drugi stopień szkoły muzycznej i do tego śpiewanie w chórze przez sporo lat, pozdrawiam mój chór, więc jakby ta muzyka cały czas jest ze mną i to też nie jest tak, że to się bierze znikąd. Czy nie. Poza tym, że... przepraszam, myślałem, że wszedłem w moment ciszy. Chciałeś coś dodać? Nie, po prostu to jest, niektórzy tak mówią, czego ja też bardzo nie lubię, a ludzie mówią to o różnych rzeczach, że ktoś ma taki super talent. Talent to jedno, praca to drugie, więc dużo rzeczy się nie bierze z niczego. Talent jest jedną częścią tego, a drugą częścią tego jest właśnie godziny zajęć, godziny pracy. I doskonalenia, i koncerty, i występy, i mnóstwo różnych innych rzeczy. Jakby czas, który został po prostu w to włożony, więc... Ale jeśli ktoś nie ma takich doświadczeń jak ty, a właśnie chciałby sobie zaśpiewać piosenkę i nie ma pojęcia, jak mu to wyjdzie, to czy poza tym, że może zarecytować i po prostu powiedzieć, że to jest treść piosenki, to czy jest jakiś trik na to, żeby bardzo w prosty sposób coś takiego zaśpiewać, żeby nie bolało w uszy innych? Czy nie ma takiego triku? Wiesz co, no to jest trudne. Nie wiem. To jest trudne pytanie, bo to zależy od osoby, nie? Bo są tacy ludzie, którzy, jak to się mówi, słoń im nadepnął na ucho i choćby bardzo się starali, to i tak nic z tego nie będzie. A są tacy, którzy naprawdę mogliby zaśpiewać fajnie, tylko w siebie nie wierzą. Więc ja bym powiedziała, żeby spróbować znaleźć jakąś melodię, którą się dobrze zna. Nie kombinować za dużo, nie wymyślać od razu... Nie od razu rzym zbudowano, tak? Nie wymyślać od razu wszystkiego, tylko znaleźć jakąś znaną, dobrze melodię i po prostu zaśpiewać ją 17 tysięcy razy u siebie w mieszkaniu, do tych słów, które się wybierze. I zrobić taki, przetestować sobie taki cover, tak? Tak, przetestować sobie coś takiego, bo dlaczego nie? Jeżeli uważasz, że ci to nie wyszło wystarczająco dobrze, no to... Możesz po prostu zarecytować. Jeśli uważasz, że nie jesteś wystarczająco odważny czy odważna, żeby to zrobić, to możesz to po prostu przeczytać. Ale jeżeli chcesz, to możesz to zaśpiewać, możesz spróbować. Możesz spróbować zaśpiewać to swoim znajomym i zapytać ich o zdanie. Mówię, dla mnie przede wszystkim to jest odwoływanie się do rzeczy, które znamy dobrze i które nam dobrze leżą. Czyli właśnie znaleźć sobie jakieś słowa, znaleźć jakąś znaną melodię. I spróbować pójść z tym, uprościć sobie to zadanie. I niezbyt skomplikowaną. Im bardziej skomplikowane, tym będzie trudniej. Mówię, to zaczynajmy powoli. No więc jakbyście chcieli, to wiecie już mniej więcej jak, a ja teraz przechodzę do tego ciężkiego poważnego pytania, tego groźnego pytania. Oczywiście to chcę, żartuję, ale trochę nie. Bo grasz... Tak jak powiedziałem, no, mam wrażenie, że sesja finał zwłaszcza jednego pierścienia to jest jedna z bardziej popularnych sesji w polskim internecie. Bardzo, z bardzo dużą ilością obejrzeń, bardzo szybko
wtedy co widziałem, no był to stream, więc też zrobiło to wrażenie, jak się przebraliście, jak graliście. A jesteś osobą, która jest dziewczyną, jest kobietą, przebierasz się, śpiewasz, wprowadziłeś dużo nowych rzeczy do sesji, można powiedzieć. Może nie tylko ty, ale gdzieś tam jest to wyraźne. Fandom się różnie zachowuje przy nowych rzeczach. Z niektórych się cieszy, z innymi mu nie po drodze. Więc mam pytanie, czy czujesz jakiś odbiór tego, co robisz, który jest... No właśnie, jaki jest odbiór tego, co robisz? Czy czujesz w ogóle, że jakiś specyficzny jest, że ludzie to zauważyli, że to się różni? Czy masz jakieś poczucie, że coś o tym myślą i co? Wiesz co, to jest fajne pytanie. To jest fajne pytanie, bo tak, myślę, że to jest raczej jasne, że kobieta, która gra w RPG, jest odbierana inaczej niż mężczyzna, który gra w RPG. Wiadomo, kobiet jest w RPG-ach coraz więcej, ale nadal stanowią mniejszość. Więc nadal, jeśli przyjrzymy się sesjom w internecie na przykład, albo przyjrzymy się grupom RPG-owym, ludzi, którzy po prostu grają niekoniecznie online, czy niekoniecznie na streamach, to nadal procent kobiet, udział kobiet w tym całym zbiorze RPG-owców jest mniejszy. I też odbiór tego, w jaki sposób ja gram, myślę, że jest trochę inny. Już PAL 6 to, co się czasem pojawia na czatach, czyli jakieś obsceniczne komentarze, które się zdarzają. Myślę, że panom się to zdarza zdecydowanie rzadziej niż paniom. Nie wiem, czy to się, nie w, ogóle, nie wiem, czy się w ogóle panom zdarza. Ja się nie spotkałem. Jestem ciekaw, czy ktoś w ogóle... Będę wdzięczny za Nie pozdrawiam wszystkich, którym się zdarzyło pisać obsceniczne komentarze również na mój temat w trakcie streamu. Nie pozdrawiamy. Tak jest. Nie pozdrawiamy. Ale jeżeli chodzi o sam odbiór tego, czasem mam wrażenie, że mierzy się to inną miarą. Może to jest złudzenie. Mhm. Czasem jest tak, że przychodzi ktoś na stream, potem w komentarzach są jakieś takie stwierdzenia w rodzaju nie wiedziałem, to na przykład ostatnio, nie wiedziałem, że kobiety w ogóle grają w RPG-i. Pierwszy raz widzę dziewczynę, która gra w RPG-a. O, to ktoś się uchował pod kloszem, pod butem. Uchował, tak. Ale to był taki pozytywny komentarz, więc miałam taki trochę wewnętrzny cringe na zasadzie. Ktoś napisał, ale super, że dziewczyna gra w RPG-i. W ogóle dodaje taką, jak to było, jakąś taką nową wartość dodaną w tych jej opisach, w tym, co robi. Taki dosyć długi był ten komentarz, ale ja osobiście miałam takie... Miło, że się ktoś tutaj pisze takie pozytywne rzeczy, ale jednocześnie traktuje mnie jak jakiś taki ewenement na skalę światową, jakby po prostu kosmita przyszedł i grał w RPG, nie? Więc to było trochę zadziwiające. Co jeszcze? Czasem mi się wydaje, że są osoby, które przychodzą i zdaje im się, że ja jestem ładnym dodatkiem do sesji. Że jest jedna dziewczyna na sesji na przykład i ona jest po to, żeby było równouprawnienie zachowane i że ma ładnie wyglądać i się uśmiechać, a potem się dziwią, że mam coś do powiedzenia, więc jest mi bardzo miło, jeżeli mogę kogoś wyprowadzić z błędu, że ja też jestem graczką, a nie kwiatkiem tutaj na tej sesji. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że czasem mi się wydaje, a może to ja sobie nakładam jakieś takie wymaganie, czasem mi się wydaje, że muszę być przynajmniej tak samo dobra, albo nawet lepsza niż ci, którzy ze mną się pokazują na sesjach, właśnie po to, żeby ktoś, kto wchodzi i nie wierzy w to, że dziewczyna może grać w RPG, uwierzył, że można grać w RPG i można to zrobić dobrze. Czyli trujesz trochę na sobie obowiązek reprezentacji, tak? Wiesz co, może, nie chcę też przesadzać, bo tak jak powiedziałam i tak jak powtarzam od początku, to ma być moje hobby, ja tego nie robię dlatego, że mam jakąś wielką misję, ale mimo wszystko czuję się w obowiązku, żeby pokazać, że właśnie mam, że jestem graczką, że nie jestem tutaj przez przypadek i nie jestem tutaj do ozdoby. Jestem tutaj po to, że bawię się tak samo dobrze jak pozostali. Mam tyle samo głosu, co pozostali, nie więcej i nie mniej. I tak samo jak pozostali, mogę robić fajne rzeczy, mogę popełniać błędy. Mówię. To jest taka trudna pozycja. I dlatego też chwalę sobie sesje, w których jest więcej pań. Dlatego też chwalę sobie tą kobiecą sesję, którą grałyśmy u Koena. Koen się śmiał, że aż
no niestety jest mężczyzną, tego nie przeskoczy, ale, ale miał całą grupę graczek i bardzo fajnie się grało te sesje właśnie w ekipie wyłącznie damskiej. To było naprawdę, naprawdę fajne doświadczenie. Więc tak, zdaję sobie sprawę z tego, że jestem inaczej odbierana. Zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie oceniają to inaczej i niejednokrotnie najpierw patrzą na twarz i na ubiór, a dopiero potem na to, co mówię. Zdaję sobie z tego sprawę. Nie zawsze jest łatwo. No jasne. Ale... No jasne. No mamy nadzieję, że to się zmienia. Kobiet, tak jak powiedziałaś, jest coraz więcej się pojawia również na sesjach online. Rzeczywiście mam wrażenie, że ta dysproporcja jest bardziej widoczna na tych sesjach nagrywanych niż jest w rzeczywistości. Mniej pań chce grać na sesjach, a nie wiem, może jest mniej zapraszanych. Ciężko mi to powiedzieć. Ja sam też, jak prowadzę sesje online nagrywane, no to najwięcej gra u mnie zawsze jedna graczka na dwóch, trzech graczy. To jest dokładnie tak, jak powiedziałaś. No ale widzisz, to też procentowo powiedzmy by się zgadzało z tym, jak ogólnie w fandomie kobiety są reprezentowane, nie? Aczkolwiek są takie miejsca i takie sesje, takie grupy, gdzie tych kobiet jest zdecydowanie więcej niż mężczyzn w trakcie sesji. Więc... Tak. A powiedz mi, ty się jeszcze cały czas stresujesz przed sesjami online? Zależy. Zależy. Zależy przed którymi. Mhm. I zależy, kogo gram. Dużo zależy. Na początku było sporo stresu. Myślę, że to jest zrozumiałe. Każdy, kto musi usiąść, pokazać się przed widzami, przed kamerą, myślę, że trochę tego stresu na sobie ma. Teraz dużo zależy od sesji i od dnia. Zależy od tego, co będziemy grać i w jakiej jesteśmy sytuacji. Jeżeli na przykład wiem, że jesteśmy w trudnej sytuacji jako gracze, jako postaci, mamy jakieś wyzwanie przed sobą, no to jest trochę inaczej, bo ja już się bojowo nastawiam, że musimy to ogarnąć. Okay, musimy jakoś coś z tym zrobić. Też trochę więcej stresu jest przed jakimiś nowymi seriami, na przykład właśnie przed tym jedynym pierścieniem, do którego będę dołączać jako krasnolud. Gdzie jeszcze nie wiem, jak to będzie, jeszcze nie wiem, jak się wpasuje w drużynę. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Jest jeszcze sporo niewiadomych, mam jeszcze trochę tematów do przemyślenia przed tą sesją, więc to dużo zależy po prostu od tego. Zależy też od sesji, od systemu. Przed niektórymi systemami, które znam mniej, będę się stresowała bardziej, bo mam wrażenie, że więcej rzeczy może mnie zaskoczyć. Przy innych, które znam super dobrze, czuję się komfortowo, też stresuję się zdecydowanie mniej. Ale im dalej w las, tym tego stresu jest mniej. Tym więcej, tym bardziej człowiek sobie tłumaczy w głowie, że to jest granie online, okej, ktoś mnie ogląda, ale to ja gram. To jest moje, to ma mi sprawiać przyjemność. Zawsze się znajdzie ktoś, komu to nie będzie pasować. Różnie bywa. Trzeba się tego stresować, że oni są, ale... Jakby... Co złego się może zdarzyć też, nie? Co najgorszego się może zdarzyć? No nie jestem, no nie wiem, nie zapomnę nagle języka w gębie. Myślę, że nie popełnię też jakiegoś kardynalnego błędu. Zresztą jak można popełnić kardynalny błąd na sesji? No wiesz, o co chodzi. Człowiek zacznie myśleć w głowie, co najgorszego może się stać, to się okazuje, że no... Najwyżej będzie trochę siara. Śmieszna sprawa, którą poruszasz, bo zauważyłem, że jest taka troszeczkę hipokryzja wśród ludzi, którzy oglądają sesję, którzy mówią, że niech nikt mi nie mówi, jak mam grać. Każdy gra tak, jak lubi, każdy gra tak, jak potrafi i tak dalej. To się kończy w momencie, kiedy oni oglądają kogoś innego, kto gra w ich ulubiony system i nagle mówią, ale zaraz, przecież to nie tak powinno wyglądać, jak to wygląda o Jezu, postać, to nie jest to. I mam takie, halo? To nie wy gracie, to ktoś gra i jak wcześniej ustaliliśmy, każdy gra tak, jak lubi. To więc też to są moje ulubione komentarze na zasadzie... Długie. Ja rozumiem, że można na przykład zwrócić uwagę, jeżeli się widzi na streamie, że załóżmy... Ktoś zapomniał, że jest jakaś reguła, albo na przykład zinterpretował ją inaczej. Wiesz, jeżeli się widzi jakiś taki prosty błąd, to ja rozumiem i doceniam, że ktoś pisze potem, hej, słuchaj, bo nam na stronie to jest wyjaśnione, zerknij sobie, albo hej, zinterpretowaliście to w ten sposób, a oficjalna interpretacja jest taka, że coś tam. Wiesz, jeżeli na przykład widać, że gracze nie zrozumieli czegoś, i ktoś z dobrych intencji chce im podpowiedzieć, rozumiem. Ale jeżeli ktoś przychodzi i po sesji mi pisze, że na przykład zachowałam się tak i tak, a powinnam zachować się tak i śmak, albo w tej sytuacji to powinno być zrobione zupełnie inaczej, bo według odpowiedź jest, czegoś tam... Nie było cię tam. Jakby... Nie wiesz, o czym mówisz.
człowieku. Każdy zachowuje się tak jak mu dokładnie podpowiada tak. Jego postać, jego serce i jego umysł. Każdy może grać po swojemu. Decydujemy się, że gramy. Najważniejsze jest to, żeby osoby, które siedzą razem przy stole, grały w jedną grę. Grały w tą samą grę. Dużo się dzieje poza ekranem. Dzieją się rozmowy między mistrzem gry a graczami. Dzieją się różne rozkminy. Dzieje się wymiana wiadomości, czasem jakieś telefony. Dużo się dzieje po to, żeby to miało sens. I nie wszystko to, co się dzieje, widzowie widzą i nie wszystkiego są świadomi. To teraz jeszcze cięższy kaliber pytania. Nie wiem, czy jesteś na nie gotowa. Ale wszyscy gramy w RPG, wszyscy wiemy, że jest to ważne. Czy masz swoją ulubioną kostkę? Ilość ścianek, materiał, z którego jest zrobiony i kolor? K10. W sensie K10. Bardzo mi się podoba to, że zrobiłaś minę pod tym, co to za pytanie. Bardzo mi się podoba, tak. Jak można się nad tym zastanawiać. Wiadomo, że K10 w sensie K10 i jako kasetka, nie kasetka do otwierania i przechowywania, tylko K100. A to dlatego, że Zew, to już też zostało powiedziane, więc zdecydowanie to. Moim kolorem zawsze ulubionym przez całe życie jest zielony, aczkolwiek nie wiem, czy mam jakieś takie zielone kości, które by to dobrze odzwierciedlały. Jestem jedną z tych osób, która lubi dziwne kości dla fanu. Na co dzień rzucam normalnymi, standardowymi, najbardziej standardowymi, jakie tylko istnieją. Niektórym się wygodnie rzuca i na nich się wygodnie czyta numerki. Tak. Ale bardzo lubię udziwnione kości. Mam jakieś zestawy metalowych kości, tak. K100 metalowe też mam. I dokładnie. I to bardzo lubię, więc nie kupiłam sobie kości w kotki, ale mam kości lamy. Kości lamy? Tak, kości kotki jeszcze są przede mną. Nie masz kości. No i kupiłam sobie ostatnio bardzo bajerancki, udziwniony, kosmiczny zestaw metalowych kości. Taki bardzo dziwny. Pewnie będę go wrzucać gdzieś na fanpage, więc to zdjęcie się pojawi. No właśnie, to wykorzystajmy ten moment, żeby zareklamować fanpage. Salome Gra w RPG to jest fanpage na Facebooku, ale jest jeden temat, którego nie poruszyliśmy przy muzyce, bo ty nie tylko śpiewasz na sesji, ale również nagrałaś chyba jeden na razie, nie wiem czy więcej, kawałki do sesji, takie, które trochę te sesje podsumowują, reklamują, nie wiem, opowiadają o niej albo są dopełnieniem postaci, przynajmniej trochę tak było w Cyberpunku. I gdzie ich można posłuchać? Oprócz tego, że jest fanpage i na fanpage'u na Facebooku jest wszystko to, co się dzieje, w miarę na bieżąco staram się wrzucać posty i o sesjach, które gram, i o różnych innych rzeczach, które robię, i o koncertach, i o paragrafówkach, i o wszystkich takich pierdołach, którymi się zajmuję w międzyczasie. To jest też YouTube. Tam na tym YouTubie nie ma jeszcze za dużo, ale plan jest taki, żeby było więcej. Przede wszystkim jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam, żeby wejść na tym YouTubie w playlisty. Ja na playlistach publikuję... Też tak samo, Salome gra w RPG. I tam na playlistach, tak. W tych playlistach na bieżąco aktualizuję sesje, w których gram. Więc to nie są moje filmy, one się nie pokażą w wideo, one się pokażą w tej części playlist. I tam można sobie spojrzeć na... Tak naprawdę wszystko staram się tam wrzucać, w czym miałam okazję się pojawić. Są tam też wrzucone piosenki, są wrzucone te utwory z Jedynego Pierścienia, które zostały nagrane. Dwa. I osobno w moich wideo jest właśnie utwór do Cyberpunka, więc tak, masz rację, zaczęłam się tym trochę bawić. Utwór do Cyberpunka został nagrany tak naprawdę do sesji, w której grałam tak, gwiazdę piosenki wplątaną w jakiś spisek i w jakieś ciemne sprawy. Drugi utwór do Cyberpunka też powstanie, już nawet jest wybrany. To jest tylko i wyłącznie kwestia nagrania go i umówienia się na kolejną sesję, bo tak zostało obiecane, że ten utwór powstanie. Będą powstawać kolejne na pewno. Jak już mówiłam, ja raczej się nie zajmuję pisaniem własnych tekstów i rymowaniem, aczkolwiek kto wie, może kiedyś. Na pewno w planie jest nagranie kolejnych utworów z Jedynego Pierścienia, bo w drugim sezonie udało się zaśpiewać dwa takie kawałki, które ze mną gdzieś mocniej zostały i chciałabym je stworzyć w takiej wersji słuchalnej, więc one się na pewno pojawią. Jest też jeden utwór, który już został nagrany, jest już gotowy.
jeszcze nie jest opublikowany, ale będzie opublikowany, mam nadzieję, na dniach. To jest w pół reklama. Nie powiem wam, co to jest, nic wam nie powiem, nic nie będziecie wiedzieli. Dopiero jak się opublikuje, to będziecie wiedzieli. Jest to utwór, który zrobiłam już po zakończonej kampanii, czy też części kampanii. I nawiązuje, będzie nawiązywał do pewnych emocjonujących fragmentów sesji. Więc on też się pojawi. I mam nadzieję, że będą się pojawiać kolejne. To jest kolejna rzecz, która sprawia mi frajdę, którą chciałam robić, która mam nadzieję, że będzie się ludziom podobać. A jak nie, to trudno. Trzymamy kciuki i dajemy lajki, jak nam się podoba na YouTubie, żeby było widać, jaka jest reakcja. Wszyscy twórcy, czy to YouTube'owi, czy Facebook'owi, bardzo lubią reakcję na to, co robią. Tak im podpowiem. Tak. Ale mi się też to już nawet kiedyś pytałam, kiedyś zbierałam, mam taką listę, gdyby ktoś stwierdził, że na przykład chciałby usłyszeć jakiś utwór, albo że coś by pasowało do danej sesji, do danej historii, albo po prostu coś mu się bardzo podoba i chciałby to usłyszeć w mojej aranżacji, to dlaczego nie? Przy tej muzyce też współpracuję z Mabowskim, znowu pozdrawiam Mabowskiego, który jest genialny, jeśli chodzi o tworzenie muzyki i od A do Z, jak to nazwijmy, więc najczęściej rzeczy, w których ja śpiewam, to są rzeczy, które on dla mnie obrabia, czy też tworzy od podstaw, także pozdrowienia też dla niego i zachęcam do śledzenia twórczości. Zachęcamy do śledzenia twórczości również Mabowskiego, który jest znowu pozdrawiany. Mam nadzieję, że słucha, jak nie słucha, to że posłucha kiedyś, będzie widział, jak często go pozdrawiliśmy. Dobrze, ponieważ zbliżamy się do końca, właściwie jest 12:15, już jest prawie koniec, to ostatnie pytanie, są dwa pytania. Jedno pytanie jest z czatu. Pytanie brzmi, czy jak będziesz grać krasnoluda na sesji Władcy Pierścieni, to czy to będzie krasnolud z bratą? Słuchaj, ja myślałam, że ja tą odpowiedź już jej udzielałam, ale może udzielałam jej prywatnie, a może ludzie nie uwierzyli. Otóż tak. No więc dziękuję. Te osoby, które nie wierzyły lub nie miały okazji rozmawiać z Gabą prywatnie, tak, krasnolud będzie miał brodę. To jest chciałam powiedzieć, że broda została już przetestowana. Wymaga jeszcze kilku poprawek. Ale w sensie szarpałaś za nią, patrzyłaś, czy sceny szarpania brody się... Nie pytaj. Plan już powstał. Ostateczny kształt krasnoluda jest już prawie gotowy. Nie wiem, co na to gracze. Czy będziesz siedzieć niżej niż zwykle? Zobaczymy, to też jest pomysł. Ale chyba nie. Zakładamy, że dostosowujemy odpowiednio kamery. Hobbici też nie siedzą niżej, także wiesz. Nie, ja kiedyś myślałem o tym, żeby grać niziołka tak. Halo! Jeszcze ja. Więc jakby zawsze jest szansa, żeby coś zmienić. Moja droga, w warzywniaku RPG-ów, czym jesteś i dlaczego? W warzywniaku. No, nie wiem, czy w Poznaniu są warzywniaki, to jest nie regionalizm, tylko... Nie, bo wiesz, ja się nie wiem, może nie, w Żabce RPG-ów, nie mam pojęcia. To nie jest dzicz, to nie jest Głusza. Wydaje mi się, że nawet byłeś tutaj na Machinie Futurze. Nie, no zdarzyło mi się być parę razy w Poznaniu, ale nie szukałem wtedy warzywniaka, więc nie wiem, czy takie sformułowanie jak warzywniak nie jest przed warszawskie, nie? Nie wiem, bo niektóre rzeczy mnie zaskakują, że ktoś nie wie, co to jest. To jest chyba takie ogólnopolskie sformułowanie, okay, z tym warzywniakiem. Dobrze, ale nie unikajmy pytania. Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie. Czekaj, daj mi się zastanowić. Możesz nagiąć, to może być taki warzywniak, wiesz, szwart, mydło i powidło, no. Nie, spokojnie, to jakby jest bardziej kwestia uzasadnienia. Słuchaj, o, w Łodzi też są warzywniaki, dzięki, teraz wiem więcej o świecie. Słuchaj, nie będę oryginalna. Ja powiem, że w takim RPG-owym warzywniaku uważam, że jestem taką standardową, prostą marchewką. A to okay, dlatego, że wiadomo, jak z każdym warzywem, są ludzie, którzy lubią, są ludzie, którzy nie lubią, ale w mojej własnej opinii marchewkę można przyrządzić na bardzo wiele różnych sposobów. I chciałabym, żeby moje sesje i moje granie takie właśnie były. No wiadomo, że to jest marchewka. Proszę cię, nie zmienię się. Jestem jaka jestem, bardzo się nie nagnę, ale z drugiej strony do różnych sesji, do różnych settingów, do różnych systemów. Mogę się trochę zmienić.
mieć można się trochę zmienić. Trochę inny smak. Trochę inaczej ją pokroić, trochę inaczej ją przyprawić. Czasem zjeść na surowo, czasem gotowaną, smażoną, czasem w jakimś innym daniu, wiesz. To jakby z marchewką można zrobić dużo różnych rzeczy. Też słuchajcie, dlatego... Tak, Gaba jest marchewką. Jestem marchwią. I tym chciałbym na dzisiaj skończyć, chyba że jest jeszcze coś, o czym ty byś chciała powiedzieć. Coś zareklamować, kogoś zareklamować, coś dodać od siebie jeszcze w tej rozmowie, co uważasz, że powinno zostać powiedziane. Czy ja bym chciała coś jeszcze dodać? Jeżeli zacznę tutaj pozdrawiać wszystkich krewnych i znajomych królika, to nie możesz będzie... Możesz po prostu powiedzieć, będzie... że pozdrawiasz wszystkich krewnych i znajomych, koniec. Czujcie się pozdrowieni. Nie. Jakby myślę, że parę osób już zostało wymienionych, parę grup, paru mistrzów, więc oni myślę, że mogą czuć się pozdrowieni. Chciałabym pozdrowić moją zupełnie nieformalną grupę RPG-ową, tak zwana Luźna Torba i wszystkich jej członków, z którymi gram regularnie. Dużo i niezwykle dużo radości mi przynosi granie z nimi w RPG. Skała już zapraszał na Facebooka i na YouTube'a. Na YouTubie niedługo się pojawi coś nowego, na Facebooku też się bardzo niedługo pojawi coś nowego. No i co? Mam nadzieję, że nie gadałam bzdur, bo mam wrażenie, że miałam słowotok przez ostatnie półtorej godziny, także słuchajcie, no o to chodzi, na własną odpowiedzialność. Na własną odpowiedzialność tego słuchaliście. Ale mam nadzieję, że dowiedzieliście się tego, czego mieliście nadzieję się dowiedzieć i że skała się najadł w międzyczasie. Ja się najadłem, jakby ja jestem satysfakcjonowany, mam nadzieję, że sobie też rozumiałem, czy również. A jeżeli będziecie mieli jakieś pytania i to kieruję zarówno do tych, co są na żywo, jak i do tych, którzy będą to oglądali później, to rzucajcie w komentarzach, piszcie, odzywajcie się. Pojawiło się pytanie, jakim warzywem jest skała i powiem tak, na to pytanie odpowiedź za tydzień, kiedy moim gościem będzie termos. Wtedy porozmawiamy pewnie o jakichś ciepłych płynach, a ja zdradzę, jakim warzywem jestem. Dzięki wielkie za wysłuchanie, dziękuję jeszcze raz Gabo za to, że przyjęłaś zaproszenie i że mogliśmy porozmawiać. Dziękuję bardzo miło mi, że w ogóle zdecydowałeś się mnie zaprosić. Na razie, trzymajcie się. Mi również bardzo miło, że przyjechałeś.